Krzysiek, no nie było tak aż wspaniale jak w Klingenthal, ale chyba ten występ całkiem udany, nie? No tak, tak jak w Klingenthal nie było, no ale ja jestem bardzo zadowolony, bo punkty dziś zdobyłem, jestem w 20, także mam się z czego cieszyć. Myślisz, że po tym konkursie tak troszeczkę spadnie z siebie taka presja? No pewnie tak, bo ta presja trochę się narobiła, się tego trochę szumu w ogóle przez te parę dni, ale ja jakoś tego nie odczułem na sobie, także obojętne mi to, czy skaczę z koszulką lidera, czy wcześniej, po prostu skupiam się na zadaniach i tym, co trener mówił, abym zrobił. Skoczenie jest zupełnie nowa dla ciebie, nigdy nie skakałeś, wielu zawodników narzeka, a jak tobie ona pasuje? Skocznia się mi w miarę spodobała, no. Ogólnie jest fajna, ten taka inna jak wszystkie, a tylko ten wiatr trochę kręci, no ale i tak jest chyba w tym roku lepiej jak zawsze z tego, co słyszałem. Nie narzekasz na warunki przy tych swoich skokach? No nie narzekam. Trochę teraz na rozbiegu jak jechałem, to poczułem taki boczny wiatr, trochę straciłem równowagę tam przez to i skok wyszedł trochę spóźniony, ale ogólnie jestem zadowolony. Czyli co, przed jutrem jesteś optymistycznie nastawiony, pozytywnie? Tak, jak zawsze, głowa do góry i bojowo. Dzięki Krzysiek i powodzenia jutro. Dzięki, nie dzięki.